Burmistrz Bogusława Gorc, Jacek C. pozostanie w areszcie. O przedłużeniu aresztu zdecydował Sąd Okręgowy w Świdnicy. Przypomnijmy, że Jacek C. został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku. To już trzecie przedłużenie aresztu tymczasowego. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania pana Jackowi C. i sąd w dniu dzisiejszym ten areszt tymczasowy przedłużył na kolejne 3 miesiące, motywując to tym, iż w dalszym ciągu zachodzi obawa utrudnienia postępowania ze strony podejrzanego i grozi mu za to też grąca mu surowa kara. W związku z tym te przesłanki, które legły u podstaw pierwotnego tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą i areszt został przedłużony. Michał Dworczyk czy Tomasz Siemoniak? Mija tydzień, od kiedy opublikowaliśmy sondę na naszym profilu facebookowym. Czas podać wyniki. Który z kandydatów ma szansę na największe poparcie wśród mieszkańców naszego regionu? Zarówno Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, jak i Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej są doświadczonymi politykami. Zasiadali w ławach poselskich, jak i w Radzie Ministrów. Siemoniak jest rodowitym wałbrzyszaninem, Dworczyk natomiast pochodzi z Warszawy. W sondażu, który zorganizowaliśmy na naszym facebooku, w ciągu tygodnia zagłosowały dokładnie 1002 osoby. Zapytaliśmy, na kogo z tych dwóch kandydatów oddali swój głos. Za Tomaszem Siemoniakiem opowiedziały się 643 osoby. Na Michała Dworczyka chce zagłosować 359 osób, co daje wynik 64-36% na korzyść Siemoniaka. W komentarzach pod ankietą wiele osób deklarowało chęć poparcia także innych kandydatów, niekoniecznie z tych dwóch komitetów. Przypominamy, że w okręgu numer 2 w wyborach do Sejmu startuje 95 kandydatów z 6 komitetów, a do podziału jest 8 mandatów poselskich. Wybory odbędą się już 13 października. 23 rodziny wprowadziły się do nowego bloku przy ulicy Husarskiej 8 na Wałbrzyskim Podzamczu. Klucze do mieszkań komunalnych przekazał mieszkańcom prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wiemy doskonale, że w Wałbrzychu potrzeba mieszkań bardzo dużo. Tak oceniamy, że około 1500, może 2000, może trochę więcej, może trochę mniej. Mieszkań dla tych, którzy chcieliby tu zostać, nie wyjeżdżać. Obok wyrosło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy właściwie małe osiedle. Kilkaset mieszkań w naszych budynkach, w budynkach programu Mieszkanie Plus. Ten budynek jest budynkiem naszym, miejskim. Jest zrobiony na najwyższym standardzie, gotowy do zamieszkania. W przyszłości po zakończeniu budowy wszystkich mieszkań planowany jest remont drogi dojazdowej do osiedla. Policja poszukuje zaginionego mężczyzny. Pomóż! Rafał Szajnoga wyszedł z domu 26 sierpnia i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego 49-latka. Wzrost 170 cm. Tęga budowa ciała, włosy siwe, krótkie. Nos prosty, średni, oczy ciemne. Wszystkich, którzy mają informacje o tym, gdzie Rafał Szajnoga może przebywać lub mogą pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o kontakt pod numerem alarmowym Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112 bezpośrednio w Komisariacie Policji w Boguszowie Gorcu przy ulicy Głównej 23A bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy Mazowieckiej 2 lub też telefon pod numer 997.